dobry, znajdujemy się w miejscowości Jerzmanice Zdrój, gospodarstwo rolne Wiesław Skop, powierzchnia około 130 hektarów, Dolny Śląsk, coś więcej, gospodarstwo prowadzone jest w technologii zrównoważonej, gdzie dużą rolę w prowadzeniu produkcji odgrywają międzyplony i rośliny, z roślinami towarzyszącymi w uprawach. Gospodarstwo prowadzę sam osobiście od roku 1988. W międzyczasie zmieniały się technologie produkcji, ale od 5 lat już mocny nacisk, bardzo mocny nacisk jest właśnie na schodzenie z nawozów syntetycznych i stosowanie poplonów oraz wzbogacanie płodozmianu. Bo na początku to było bardziej właśnie tak tradycyjne uprawa? Tak, tak. Z używaniem właśnie tych nawozów, które do końca nie byłem zadowolony z nich. Widziałem, jak ubożeje gleba, obnaża błędy i zachowuje się, te rośliny zaczęły się zachowywać w sposób dla mnie, w sposób, który się mi nie podobał. Państwo widzieli jakąś zmianę właśnie od tego momentu, kiedy zredukowaliście ten nawóz do poplonów teraz? Są jakieś takie widoczne zmiany? Zdecydowanie tak. Ta gleba po prostu zaczyna żyć. Widzę te organizmy, szczególnie drzownice, zaczęło ich przybywać i zacząłem się tym bardziej interesować. Widziałem, jaką olbrzymią pracę one mogą wykonać dla nas, ale trzeba do tego im było stworzyć właśnie te warunki im sprzyjające ich rozwojowi. One same z siebie, po prostu same z ziemia ich nie wyżywi. One potrzebują tam masy organicznej, która jest właśnie dla nich poziomie. Bioróżnorodność spowodowała to, że one zaczęły się rozwijać. Organizmy glebowe, tak jak mi ludzie, lubią bogaty stół, lubią różnorodność. Mieć dostęp do wszystkiego. To powoduje, że po prostu się lepiej rozwijają, a dzięki temu i te uprawy, te rośliny nasze, które uprawiamy, czyli rzepak, pszenica, kukurydza, rośliny bobowate, no po prostu lepiej rosną, są zdrowsze, przede wszystkim zdrowsze, nie ma potrzeby używania tej chemii syntetycznej do ich ochrony. One same z siebie potrafią się obronić przed tymi czynnikami niekorzystnymi, zewnętrznymi. Chemia w zasadzie w gospodarstwie nie jest podstawą, jest tylko suplementem, jest takim dodatkiem, który wspomaga to, ale główną bazą jest właśnie praca nad życiem biologicznym, żeby po prostu te właściwości gleby poprawić i stworzyć tym roślinom lepsze warunki do życia. Taką wymianę po prostu sposobów pomiędzy rośliny i tym biorodność, który jest w glebie. Dokładnie. No to jest taki miks, taka równowaga między chemią a biologią. Czyli zrównoważenie tego wszystkiego. Uważamy, nie da się wykluczyć zupełnie. Ja uważam, że to jest zdobycz cywilizacji, ta chemia, ale po prostu to nie może być takim celem, że stosowanie chemii po to, żeby... Nie, to jest taki element służący, ale nie najważniejszy. Nie? Najważniejsze jest to, żeby te rośliny rosły same. Jeśli przychodzi konieczność, no to wtedy tak. Ale należy się zastanowić nad tym, co spowodowało, że ja muszę zastosować właśnie tą chemię. Bicie tych rekordowych plonów nie ma sensu. Pieniądze nie są w życiu najważniejsze. Ważniejsze są inne czynniki, zdrowie, otoczenie. Nie powinny być najważniejszym celem te pieniądze. Jak mówimy na przykład też, bo mówiliśmy o glebie, o zdrowie gleby, to też widać różnie, na przykład jak dla zatrzymania wody, erozji, to ma jakiś wpływ na to też, tą technologią? Zdecydowanie tak. No, erozja, mówi się, że w okresie tam jesienno-zimowym jest znikoma, prawie żadna. Ja się z tym nie do końca zgadzam, dlatego że wystarczy popatrzeć na samochody w okresie jesienno-zimowym, pomimo że częściej pada i też się brudzą, nie? Też ulegają
zakurzeniu, te nawet, które gdzieś tam stoją, powiedzmy przez dłuższy czas nieużytkowane, to widać, że po tych szybach, że tam ten kurz jest, czyli z czegoś to się bierze. Czyli ta erozja w dalszym ciągu jest. Nie? Rocznie, jak nam powiedział jeden z doradców, że ubywa z powierzchni gleby 0,1 mm. Gdzieś to się zatrzymuje, no więc gdzieś tam w tych porośniętych lasach, czy nie wiem, na dachach, w rynnach i tak dalej, ale i również zatrzymuje się na tych ziemiach, które są porośnięte roślinnością, tak jak w naszym przypadku tymi poplonami. W czasach, kiedy zimą już praktycznie nie ma śniegu, śnieg to jest w naszych warunkach klimatycznych już coraz większa rzadkość, tak. To pozostawienie tej okrywy na zimę z poplonów chroni tą ziemię, w przeciwieństwie na przykład do orki zimowej, gdzie ta ziemia cały czas jest odkryta i za każdym razem wiatr, mróz po prostu niszczy tą strukturę, niszczy to i powoduje erozję, wietrzenie tej gleby. Tak jest, że śnieg stopniał, pada, a w zasadzie czyste buty są. No. Widać grzyby. No. I to dosyć sporo. Tak, faktycznie. I pomimo niskich temperatur, jakie teraz są, te grzyby rosną, nie? I jakie one mają rolę? Degradują. Że jest, są, to jest bardzo dobre zjawisko, nie? To świadczy o tym, że ta gleba żyje i tutaj jest równowaga pomiędzy bakteriami a tymi grzybami, które też powodują, że te rozkład tej masy i zwiększają przyswajalność ją właśnie dla tej pszenicy, która tutaj teraz jest, nie? Poplon, konieczna, kiedy ona była wsiana? Razem z rzepakiem. Razem z rzepakiem. Tak, jako roślina towarzysząca. Aha. Ale ten sam zbiornik, czy osobny zbiornik? Konieczyna była siana w tym samym zbiorniku, ale my jeszcze do tego dorzucaliśmy do sąsiedniego zbiornika w tym siewniku bobik i peluszkę. Znaczy tak, de facto była to gotowa mieszanka, w jednej paczce były wszystkie nasiona roślin rzepaku i towarzyszących, ale od siebie dorzucaliśmy jeszcze więcej rzepaku, troszkę tam, żeby podbić obsadę i jeszcze dodatkowo do tej mieszanki nie było tam nasion bobiku, to też również dorzuciliśmy. Czyli de facto korzystaliśmy z trzech zbiorników w siewniku. To później zebraliście ten rzepak normalnie, zostawiliście tą koniczynę? Tak. Po zbiorze rzepaku, gdy ta koniczyna dostała światła, zaczęła natychmiast rosnąć. No i tworzyć masę, niejako poplon już był wystartowany, nie trzeba było go siać, nie trzeba było nic osobno robić, tylko to już było na gotowo. Masę, azot. Tak. Zniszczyliście tą koniecznie to... Tuż przed siewem pszenicy. Tak, to było kilka dni przed siewem pszenicy, koniczyna była potraktowana glifosatem i do tego jeszcze, żeby zwiększyć działanie tego glifosatu, dorzuciliśmy jeszcze 2,4-D. Fajne zjawisko tutaj następuje, że ta gleba nie została w sumie naruszona. Ta roślinność, ta masa spowodowała to, że po prostu te chwasty nie zostały pobudzone i w zasadzie niewiele ich tutaj widać, nie? Także poprzez zastosowanie właśnie tej technologii ograniczamy też i presję chwastów, bo praktycznie ich tutaj jak na razie nie widać, nie? No zobaczymy, uczymy się tej technologii, zobaczymy jak to będzie wyglądało na wiosnę i w czasie wegetacji, czy będzie konieczność stosowania dodatkowych zabiegów zwalczających chwasty, czy nie. Ale cieszy nas tutaj ta właśnie obecność tych grzybów. To świadczy o tym, że ta gleba żyje i pomimo tych niskich temperatur te grzyby są. Nie? A tą koniecznie też ona zbiera też azotu z powietrza, nie? Tak, jak nam wyliczył doradca, jeden z doradców firmy Soufflet, ta koniczyna była w stanie zgromadzić gdzieś około 140 kg azotu, 75 kg fosforu i aż 420 kg potasu. Ta pszenica to już w zasadzie bez
nawożenia powinna dać już niezły plon. Nie? No tak, żeby miała tą, w zależności jeszcze od plonu, jaki tutaj się spodziewamy, ale będziemy robić na pewno badania tym entesterem na zawartość azotu w liściach. I doradcy nam tutaj polecili, żeby tą dawkę startową w ilości gdzieś 40-50 kg azotu jednak zastosować. Nie? Czyli możemy pominąć nawożenie w granicy, no zależy, każdy w swoim gospodarstwie inaczej dawkuje to nawożenie, ale przy założeniu takim powiedzmy uśrednionym 150 kg azotu czystego składnika, jeśli my musimy zastosować tylko 40 na start, oszczędzamy 110. Przy chwili obecnej, jeśli kilogram czystego składnika kosztuje około 6 zł na dzień dzisiejszy, to mamy 110 razy 6 zł, 660 zł zostaje w kieszeni, dodatkowo in plus. Tak jest, na hektar. Pomnożyć razy areał pszenicy w gospodarstwie, powiedzmy, tak jak w obu gospodarstwach, to będzie około 100-120 hektarów. Pomnożyć to już jest naprawdę konkretna suma. I co jeszcze warte podkreślenia, ten azot już tutaj w glebie jest. Nie trzeba go kupować, przywozić, rozsiewać, tylko jest. Po prostu co żeśmy zrobili? A w powietrzu jest aż 78% azotu. Z powietrza został... Stworzony naturalnie z powietrza. Co, tak jest. I co jeszcze chciałem powiedzieć, ten azot syntetyczny jest przyswajalny maksymalnie przy dobrych warunkach sprzyjających maksymalnie w 70%. Natomiast w niekorzystnych warunkach jest przyswajalny jedynie w 40%. Jest wymywalny, a ten azot, który uwięziła nam koniczyna, jest przyswajalny w 100%. Nie? Żeby tworzyć ten sztuczny azot, to też jest potrzebny gaz. Nie? O właśnie, dodatkowa emisja. No właśnie. A tutaj jest to CO2 więzione w glebie, dodatkowo właśnie dzięki koniczynie, czyli korzyść niejako wielokrotna. Nie? A możemy zobaczyć podkup, co się dzieje? Widać, pomimo niskich temperatur, proszę bardzo, jest drzewnica. Drzewnica jest, no. I to taka niemała. I dać jeszcze przestwory od razu po nich, pozostałości. Ziemia jest niskiej klasy, bo tutaj jest duża frakcja właśnie tego łupka. Kamieni, ale... Klasa malinacyjna piątka. Ale ziemia się nie klei, pomimo że jest bardzo mocno uwilgotniona, ona się nie klei, ona się, no widać właśnie, się rozsypuje. Dużo, nie? Dużo wody, ale ręce tak. są czyste. Nie? Jest mnóstwo korzeni. Co no. To właśnie widzisz, jaka ta koniczyna zbudowała ten system korzeniowy. Też pracuje... Jako narzędzie spulchniające. Naturalny pług. Nie? Tak, jako narzędzie spulchniające. Widać doskonale kanaliki. Akurat teraz je zniszczyłem. Ale jeśli poszukamy dalej... Ale jest pomimo niskich temperatur te drzewnice nie zeszły w głębsze warstwy, tylko są tuż na warstwie ornej. Chyba przyskoczyliśmy obiad, nie? No. I widać naprawdę, im dłużej pole jest traktowane tą techniką, tym ta struktura, ta porowatość gleby się poprawia. Tak, przemień. Tutaj jest piąta klasa. To jest gleba klasy piątej. Tutaj było siane na pszenicę? No, to był początek października. Mhm. Przed pszenicą to było? Rzepak. Rzepak z siewką koniczyny. Dziękuję bardzo za czas, jeszcze raz.